Cześć, witajcie na kanale CTG TV. Jakiś czas temu testowaliśmy dla was wzmacniacz REF Generator 120 MK3. A dzisiaj mamy dla was jego młodszego brata. Będzie to generator 100P. I żeby nie powtarzać jeszcze raz tego samego, zrobimy dzisiaj troszeczkę inny test. Mianowicie sprawdzimy, jak ten mały, wielki potwór sprawdzi się podczas grania w domu. Jedziemy. Do 20 W pełnej lampy, 3 kanały z osobną korekcją, Presence, Depth, Master Volume sterowany przełącznikiem nożnym, redukcja mocy, szeregowa pętla efektów i sterowanie MIDI. Czego chcieć więcej? Całego wora technologii i udogodnień. 100P oprócz genialnych lampowych brzmień oferuje szereg opcji czyniących go niesamowicie wszechstronnym. Zacznijmy od zintegrowanego i automatycznego sztucznego obciążenia, dzięki któremu możemy uruchomić wzmacniacz bez kolumny. Co dalej? Oczywiście wbudowane symulacje kolumn Two Notes Torpedo, para stereofonicznych wyjść XLR oraz wyjście słuchawkowe. Granie na tym potworze nawet w środku nocy to żaden problem. Przynajmniej w teorii. Mało tego, zmieniać symulację możemy dedykowanym pokrętłem na froncie wzmacniacza, a do ich konfiguracji służy aplikacja na smartfona. Nie zabrakło też portu USB. Do tego pogłos oraz bramka szumów, które można wyłączać niezależnie dla każdego kanału. Na deser coś dla fanów estetyki, mieniące się wszystkimi kolorami tęczy logo marki. Jeżeli zamiast kanału purpurowego wolelibyście kanał czerwony z testowanego wcześniej generatora 120, istnieje wersja 100R tego wzmacniacza, która właśnie tym się różni. Zamiast kanału purpurowego do dyspozycji na pokładzie macie kanał czerwony. Co będziemy sprawdzać? Zaczniemy od porównania maksymalnej mocy, czyli 120 W, i na tych samych ustawieniach mikrofonu i interfejsu nagramy go na 10 W. Zobaczycie, jak to wszystko wypadnie. Żeby test był jak najbliżej tego, co wy słyszycie w domu, oprócz tego, że nagramy wzmacniacz Levitem, użyjemy do tego mikrofonu pojemnościowego Audio-Technica AT2020, który będzie usytuowany gdzieś na wysokości ludzkiego ucha. No i najważniejsze, do testu użyjemy tego wzmacniacza, no i kolumny 1.12, czyli rozwiązania zdecydowanie bardziej domowego. I jedziemy. Drugą próbą będzie porównanie do naszego małego budżetowego główienka, czyli Pirani, na niskiej domowej głośności oraz do maczety, która również posiada redukcję mocy. A całość ukręcimy na brzmieniu Stefana, czyli będzie... tłusto. Bardzo. Thank you.
Próbka trzecia i ostatnia. Porównamy brzmienie nagrane mikrofonem do brzmienia, które wychodzi przez torpedo, czyli bez użycia kolumny, obciążeniem sztucznym. Dio. Dobra, nie będziemy wam tu siemiać, bo wzmacniacz jest praktycznie bliźniaczy do poprzednio testowanego ampa. Ma te same możliwości, oprócz jednego kanału mniej. Dokładnie. I spokojnie możecie na tym również zagrać w domu. Bardzo ładnie się zachowuje. Wszystkie, obiecaliśmy wam, że przetestujemy torpedo. Torpedo przetestowane. Wszystko działa. Można wgrać sobie więcej kolumn, tutaj pozmieniać ich kolejność, wybrać inne IR-y, IR-y. Także moc jest po prostu wszędzie. Masz coś do dodania? Kolejny zarobisty wzmacniacz, no, który dokładnie. Niestety kosztuje za dużo i nas nie stać na niego. No niestety, ale tak, no tutaj się chyba nie da więcej dodać. To co powiedziałeś, że jest to po prostu zarąbisty wzmacniacz z masą mega fajnych opcji. Właśnie chociażby to testowane torpedo, które jest no jest super rozwiązaniem, nie? Jeżeli ktoś potrzebuje wzmacniacza jednego, który ogarnie mu wszystko od studia przez kanapę w domu po jakieś większe koncerty, a nie potrzebuje czterech kanałów, bo to też może warto dodać, no to 100P albo wspomniany wcześniej 100R sprawdzi się jak najbardziej. Wyśmienicie. Jeżeli macie ochotę, zapraszamy na dół. Znajdziecie tam link do sklepu Erato, w którym możecie zakupić wszystkie rewy. Erato jest przedstawicielem na Polskę. Wyłącznym dystrybutorem, przedstawicielem. Tylko tam zakupicie sprzęty rewa i również inne całkiem fajne, jak Nobels na przykład. Albo Peterson. Albo AMT. Także jest czego wybierać. Albo serdecznie Mesa. Zapraszamy do odwiedzenia sklepu Erato. Tak. Pamiętajcie o łapach, przerwałem cię, przepraszam. Możesz skończyć. Pamiętajcie o łapkach w górę, zostawcie po sobie jakiś komentarz, zostawcie za dwie w dół. Cóż, zaglądajcie do nas częściej i widzimy się w następnym odcinku. Adios. Adios. W wyniku wojny w Ukrainie cierpią niewinni cywile. Wejdź na pach.org.pl i pomóż.